dzisiejszym odcinku zaprosiłem 10 widzów, którzy zagrają zwykły mecz 5 kontra 5. Lecz w tych 10 osobach znajduje się dwóch cheaterów, a zadaniem Wulajta, Pangura i Bulionersa jest zgadnięcie, kto jest cheaterem i wyeliminowanie legitnych graczy. Wy również nie wiecie, kto jest cheaterem, więc możecie napisać w komentarzu, kogo obstawialiście. I dodatkowo, drogi widzu, jeśli podobają się takie odcinki, to zachęcam do zostawienia suba oraz łapki w górę. Z góry dziękuję, a my już lecimy do meczu. Poczwi, witam was w pierwszym roczu CS2. Pierwsze pytanie jest, czy w jednej drużynie jest jeden cheater, w drugiej drużynie jest drugi cheater? Jak najbardziej. Musimy się panowie podzielić, żeby to taktycznie rozegrać. Kto patrzy jaką drużynę? Ja patrzę Tero. Od jedyneczki zaczynam. No ja też idę do Tero. Znaczy będę patrzył na Tero. Dobra, to ja patrzę co tak mów. Ale akcja. O, jakie oni mają cheaty teraz? Wallhacka i aimbota delikatnego. O, ciekawe, ciekawe. Cztery, ale nie będą oni tacy obcy. Dobra, 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 dobra. O Boże, ten to na pewno nie ma aimbota. No. Nawet kosa poleciał w tej rundzie, co jest? Jak możecie zobaczyć, ja widzę awatary ludzi, ale Bulioners, Pangur i Wlet nie widzą ich. Mają ukryte, więc nie wiedzą, kto jest cheaterem. To nie. A ten z rewolwera, no. Ja myślę szczerze, że tylko podróby cheatera będą kupować teraz scouty i te inne. A jak tak teraz patrzę, to jest giga trudne tak zgadać cheatera, tak jak się ukrywa. I po prostu to jest tak, że jedna osoba faktycznie... Ej, ale skanuje tutaj, 8. O! Szóstka kupił Negeva, kocham się. Pamiętaj, 9, hedzik przez ścianę. Na 7 najbardziej no patrzę. No właśnie, 7 taki dziwny bardzo, w sensie... Taki wycofany, pałacu, wiesz? No, pałacu jest wycofa... patrzy sobie, mi się wydaje, na kosze. On gdzieś mógłby, powiem, wydawać info, na, jakby patrzeć i na przykład dawać info za ścian, wiesz o co chodzi, przez Wallhacka. Może tak być. Jakoś mi tak dziwnie przycelownik przeskoczył, ale albo mi się wydawało. Jemka w ogóle nie gra. No właśnie, kurczę. No zobacz, on tylko skaruje. Drugą rundę kapi w tym samym miejscu. Tak. Nie, zły cwaniaczek. No on gra cały czas to samo. Oj, tutaj srownik przeskoczył. Może mu się odcinki pomyliły i on udaje bota, czy coś. Dobra. Przepraszam, myszeczko, że ci przeszkadzam, ale pozwól, że przedstawię ci partnera dzisiejszego odcinka. A dokładnie strona Skinsmanki, na której wymienisz swoje skiny. Jak widzisz, na stronie jest mnóstwo skinów, z najmniejszą prowizją na rynku. A przy użyciu mojego kodu Kubikson otrzymujesz darmowe $5 do wymiany. Czyli na przykład takiego skina. Zobacz, ja wymieniam sobie moją kosę i rękawiczki na te piękne rękawiczki Cobalt Skulls. Dodatkowo na stronie jest możliwość dodawania pieniędzy, więc jeśli zabraknie, to można dodawać za pomocą blikiem, paysafe card i wiele więcej. Nie zapomnij użyć kodu Kubikson, który da ci aż 5% bonusu przy dodawaniu. 10, 8, 6 to były gity według mnie. My się teraz czwóreczką, panie kolego, a ja patrzę co pan teraz porać na taki. Czwóreczka. Bo ta 7 to i pewnie 5. Ja wiesz co, ja jeszcze popatrzę na tą 7, bo dobra, mi nie pasuje ten gościu. Ty patrz na spokojnie. O kurcze. Według mnie widział go ze ściany, nie? To jest... Ej nie, no montażysta musi wkleić teraz mojego powa. To gdzie 10? Chłop stoi na respie i nożuje kogoś bez... Co jest? Proszę te postacie by się zrugowały. O, aha, czekaj. O, panie kolego. Pan tutaj patrzy, panie dziewiąteczka. Dziewiąteczka. No, dziewiąteczka. Pan dziewiątka nic nie patrzy w teorii. Pan dziewiątka ale... za wysoko ten celownik trzyma. Co to kurde jest? No co on robi? Co to dziewiątka robi? Co to było? Co to było? Ale jacyś tacy mało odwaleni są ci cheaterzy. Poczekajmy jeszcze. Dopiero się zaszło. Ja tu mam już delikwenta. Lipa... No, ty... Jak tam w ogóle jakieś pierwsze typy są? CT? 7 konfiguruje haksy w tym momencie. Na wku, dlatego no. Czeka jakiś typ? Oj. O! Dobra. O! Który taki łowowo? 9, panie kolego. Kubik sąsiedzi cicho. No ja nie wiem o co chodzi. Prawo patrzę, co się dzieje. Nie, no to był normalny taki refleks 9 teraz. Nie o to chodzi. O kształt chodzi tutaj. A za kształt, dobra. Kształt. Nie wiem jak to wytłumaczyć, po prostu coś tak czuję. Styl gry. Ale po jaka taktyka w ogóle, ci baitują na midzie, a bomba na B wchodzi. A patrz, trójka akurat cofa, już wie, że to B jest albo i nie, jednak może ta. To nie było tematu. Zupełnie trójka w złe miejsce. I teraz dopiero zawróci. Nie no, trójka raczej git. Git imo. Dziewiątuczka. Piątka. Dobra! Mam go! Dobra, dawajcie, macie jakieś typy w TT? Ja mam napisane, że 3 i 5 to jest git, 3, 5 git jest. W TT macie chyba, że jest gitem? Nie, ja to tak teraz sprawdzę. A czekaj, ja 8 chyba i 10 mówię, że jest gitem, czyli 2, 1, 7. O kurde. O, ale 6 teraz skilla dał za łupy. Okej. Okay. 9 zabij. Oje. Pan numer 6 jest cheaterem, to jest giga słabym cheaterem. Naprawdę.
Wolaj, tu masz coś zapisane na ósemce? Git. Git? Git. No ja nie jestem taki pewien. Dobra, nie używasz kolejnego. Koło typuje, słuchaj. No, już mi śmierdzi 7. Który? 7? 7, no. No właśnie mi też, ale zobacz, on cały czas tak jakby się kryje w tych placach. Nie, to wygląda jakby on gdzieś sobie, no... Jakby udawał trochę... No, prawdziwy cheater by raczej nie szedł taki, patrzył przez ściany tak typowo. Raczej tylko chyba osoba, która chce... Dobra, pierwsze moje typy. Typuję moich dwóch pierwszych cheaterów, nie? Zabiorę 9 i 7. Nie, mi ten Lili, czyli dziesiątka śmierdzi. Też są tutaj. O, tej dziesiątka, dziewiątka i kto wygra? Pytanie... Nie, dobra, to on musi być legit. Nie ma opcji. Lili to u mnie 10. Dobra, ja tego. Czy Lili, będzie dalej 10. Tak samo grał? No, okay. Będzie dalej tak samo grał, to się do czy nie? Kaski pospektuję. Oho, Rush B. Rush B. Czemu patrzy przez ścianę? Czemu... Może bejtować, może bejtować, zobacz. O, ja oni mają bota? No. Średnio widać, żeby mieli. Nie, no jedynka nie ma cheatów na 100%. Na 100% dopisuję kolejnego do listy, ja już mam 3, 5, 6, 10, 1 legit. Dobra, ósemka, ósemka. Dobra, oczekuję na razie. O! Nie, dobra, 8. 8 bardzo podejrzany. Dwa razy trafił z rewolwera przez okno skana. A jakie to są rangi mniej więcej? 3 osoby mają globala i reszta jakieś takie randomowe. Czyli mieszanka. Spoko. Tak, tak. Dla mnie 8 giga podejrzany. Serio. No 8 jest... Ej, no, bez 8 jest znaczy, bardzo... to był ogólnie ten strzał taki dosyć normalny, ale od razu celownik na głowę, nie? Szedł. Tak, ale oni szli dołem i akurat w dół się wcelowywał i jeszcze stamtąd kroków nie było słychać, tak mi się wydaje. Taki oj, podejrzane. 8 naprawdę... Pa, patrz. Patrz! Nie, no dwa, Imo. Co zrobił? Ja idę go dalej spektować. Ale chyba by było słychać kroki w jednym momencie tam, tak, bo on... 9... No. Fokus na dwójkę, trzeba się dobra. Musimy przyjrzeć. Czemu on kałacha teraz już trzyma? Co on tak... Ale movement, powiem wam, że naprawdę niesamowity. O. Nie, no nie, nie wiem. Co to za trop punków, żeś znalazł? Jakiś fałszywy. Detektyw. Sabotażysta. Nie wiem, ciężkie to, kurczę. Powiem wam, że cztery starają się ukryć, ale zajma korzystają. Korzystają, to chyba z takiego bardzo delikatnego. No. Taki na przycisk. Aha, na przycisk. To mogę wam podpowiedzieć. Dobra, czemu ten stop... Nie, kaski legit, co to jest kaski? Poczekaj. 9, wydaje się legit. Aha. Nie wiem, no hop przechodzi totalnie obok niego. A na teraz aby sobie wytłumaczyć, jakie typy macie. Dwie osoby. Bullioners? Wiesz co, ja bym jako cheatera dał 7. Cały czas jakby gra tak bardzo spokojnie, ale trochę mi się wydaje, jakby mierzył przez ścianę i mówił nawet info kolegom. A jako drugą osobę to nie wiem, szczerze mówiąc. 7 tak najmocniej. A ty pangur, twoje dwa typy? Nie wiem, ciężko to. Ale faktycznie 9, powiem ci, Bulaj, że... Dziwnie gra, tak jakby nagle sobie wstanę, o. No właśnie, nie wiem, dopiero co go spektowałem, ale jak to jest cheater, to słaby. O. Teraz starcie, dwójka z dziewiątką. Czekaj, haski no, to jest 9. Dziewięć? On się na... Nie wiem, no jakby no to 9 to był, 9 mój był typ, no. Tak. Więc? No dwójka jak sprawdza mida, ty. O, no ale odpuścił! Ej, to nie jest ten na cheatera w tym momencie? Myślę, że... Nie pamiętam już dokładnie. W końcu, właśnie. 9 do bana idziesz. 9 i 7, dupie mam, to zostawiam moje piki. 9 i 7. Pewnie im kazałeś też udawać, że są... Wszyscy mieli udawać, że są cheaterami i mnie zbejtowali. No tak jest. O, oni wszyscy odpuszczają. Ten 9 odpuszcza sobie. Ciekawe, czy na kosie B bił. To jest pytanie, patrz. 9 jest odwalony. Chyba wejdą na kosie. Czekaj. Ale czekaj. Kto rotuje? Nie wiem. 10 ze scoutem rotuje. A ten spektakl jest tak zbugowany, że nie kto wiem. Kto tego strzelił? Nie wiem. Przy 9 ja zostaję. Nie mam pojęcia, jest koniec. Koniec. Serio. Nie wiem. Ciężko stwierdzić, no kurczę. To nie jest łatwy odcinek. Jest łatwo, co? Dobra, teraz idźcie wszyscy do jednej drużyny. Was do jednej będziecie eliminować. Dobra, panowie, jest po meczu. Tutaj macie osoby, które zaczynały w CT. Tutaj osoby, które zaczynały w Tero. To po jednej osobie, najpierw w CT. To eliminujecie, że nie jest cheaterem. Macie jakiś napisanych legit? Może będziemy mieli tych samych i tak chyba eliminujemy. 8-10 legit. 8-10, no ale oni nie są w Tero. No właśnie. Dobra, czekaj. Jest tu 7? Nie, 7 to według mnie to taki udawany. No ten CT jest trudny. Dobra, on ma rewolwera kupionego, to on baituje, on musi być legitny. Co to jest? Ruska, ja mam napisane, że legit. No to szóstka legit. No to dobra. Zabijajcie. No, dobra, teraz Tero jednego. 10 mamy. 10 legitka, no. Gdzie 10? Oj, 10 poszedł. Dobra, kolejny setę. Kolejna osoba setę, legitna.
tu już, nie wiem, macie kogoś zapisanego, mi się wydaje, że... O szóstce? Ja nic nie sądzę akurat. To ja bym powiedział, że dziewiątka była większym cheaterem niż trójka. Ja mam napisane 3 i 9 git. Serio? Dajesz dziewiątkę gita? No. Serio? Ale niepewnego. On ma u mnie nick z Husky. A pytanie, czy nie ma czegoś takiego dalej, bo kiedyś było coś takiego w sensie, że jak dużo reportów poleci, to oni mają muta, tak jakby. I no, u mnie oni nie mają niku. Jest Kanary, Husky, Lili i Toaster. Zreportujemy wszystkich, po prostu zobaczymy, kto zostanie bana. Bez kitu. Tylko decyzja, panowie. Setę, jedna osoba, legitna. Pięć legitne, no. To zabijajcie. Dobra, stero. Kolejna osoba legitna. Osiem. Teraz osiem. Ja nie zabijam, bo będzie na mnie, jak wygramy. Osiem legit? Ja na ten sam. Ja mówię, że ósemka jest legitna. Ja mówię ósemka i dziesiątka na początku są gity. No dobra, to osiem w takim razie, tak? To jest na waszą odpowiedzialność. Ma rewolwera, nie może być cheater. A, bo dobra. Dobra, ja strzelam. Dobra, elegancko. Setę. Trzy osoby zostały setę. Jedna z nich może być cheaterem. Ten już się tak odgroził. On musi być cheaterem. Tutaj. Z tych osób. To jest legitny dalej. A jakie to zostały? Czwórka. Zostały tak. Od prawej czwórka. Trójka już i dziewiątka. Ja mam trójkę napisane jako legit, jako pierwszy. Stary, ale to co on oddupcił na szorcie, to był hit. Skanował, podskakiwał i chciał przeskanować gościa, ale nie wiedział, że jest odrzut i nie mógł przeskanować, no. To się boisz. Nieźle. Straszą widzów, ten mój kropek. A co macie o tym, o dziewiątce napisane? No, cheater, no taki trochę. Ja też mam 9 napisane, to możemy być razem wspólnie zgodni, że Husky to jest cheater. No to CT legitne i zostaje nam tutaj TT, nie? Czyli co? To będzie cheater. To będzie cheater. Na czwóreczkę do eliminacji poprosił. Gratuluję, jest pan świetnym cheaterem. 4 i 3 w takim razie. O co by ja się... Kogo chcecie? Legitną osobę. Słuchajcie, 4 i 3 i zostaje nam jeden z CC, no już nic innego nie wymyślimy. Czyli jesteście pewni, że dziewiątka jest 100% cheaterem, no tak? Nie jesteśmy pewni, ale to jest... No dobra, ale to zostawmy, dobra. To teraz, Tero. Tero, tak? Jedną osobę znowu, teraz, legitną. Mam napisane, że git. Dawaj, git. No to gitara. Dobra. No i panie kolega, to tam panie 50 kolega. Na 50. Dobra, Pego! Albo dobra. Zero! On się nie rusza, no on się śmieje tam na pewno. Opa, zaczął się ruszać na koniec. Czyli według wasz, dziewiątka jest cheaterem, tak? Dobra. No i teraz tak, dwójka albo siódemka. Ja bym dał jako cheatera, szczerze mówiąc, no to siódemkę, nie? Ja bym dał siódemkę cheatera, no. Czekajcie, który? Nie, no ja, dobra, róbcie co chcecie, wy będziecie mieli ten, ale ja uważam, że bardziej dwójka jest cheaterem. Dobra, twoje zdanie, Blade, to jest cheaterem? Dwójka. Bulion? Moim zdaniem to siódemka jest cheaterem, bo kurczę... Nie, ale no dobra, to jest twoje zdanie, kolego, moje zdanie jest dokładnie inne. Ja uważam... No to jeżeli uważacie w większości, że dwójka jest cheaterem, no to w takim razie dajemy na dwójkę. Ja uważam, że siódemka jest cheaterem, ale oni mieli odpalić tego aimbota i w ogóle siódemka cały czas tak samo grał, więc daję dwójkę. Dobra. Nie chcę mi się wierzyć, że ten cheater by po prostu tak stał w pałacach i cały czas przez ścianę się patrzył, no tak, nawet ludu. Kiedy nie było... Dobra, to zabijamy siódemkę. Nie, dwójkę. Dobra. Jaka decyzja? Szybko, męska decyzja. Zabijamy siódemkę. Dobra. Czyli waszym typem jest 2 i 9, dobra? Ej, w Discordzie. Zapraszam pod ściankę tutaj. Ale tutaj nie. Tutaj, co ci ty masz? Tak naprawdę to ja byłem ukrytym cheaterem. O nie, widziałem! Wiedziałem od tego początku. A więc wy obstawiliście 2 i 9, więc niech wyjdą prawdziwi cheaterzy. No dobra, czyli najpierw wychodzą te 6. Fejki. Dobra, fejki mówi, dobra, to zacznijcie się. Się panowie. A, siódemka wróci, bardzo dobrze, bo siódemka jest. Dobra, niech wyjdą prawdziwi cheaterzy, halo. O, fejk. Dobra, zbijaj stąd. Dobra, to niech wyjdą prawdziwi cheterzy, naprawdę. Kanari. 2 i... 9? 2 i 9? A więc to by po prawdę typy 2 i 9 byli cheaterami. Yeah! Mieliście rację? Mieliście rację. Dobrze stypowaliśmy? No tak, teraz nas chyba ci latają. Gratulacje, panowie. Dziękuję wam za oglądanie. Wpadajcie do chłopaków, link w opisie. I widzimy się w następnych odcinkach. Siemano. Nice.